misja w Sudanie Południowym trwa już 10 lat. Powstało 700 studni. Co 5 dni powstawała studnia. Byliśmy w Sarajewie po raz pierwszy. Do autokaru wsiadła kobieta z chłopcem. Ona miała nadzieję, że my ją z tego Sarajewa wywieziemy. Ja musiałam ją z tego autobusu wyrzucić. I pamiętam, jak klęczała na śniegu, prosiła mnie,